Witajcie. Znowu u mnie działy się fajne rzeczy. Miałem cieknący kran, który zawsze zapomniałem naprawić. I tak kapał na ten beton. I pewnego razu zauważyłem, że z tej wody na tym betonie korzystają ptaki. Piją sobie tam wodę. No to jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że trzeba to rozbudować. I miałem w piwnicy taką podstawkę od wielkiej doniczki. Doniczka się dawno już zniszczyła. Położyłem tą podstawkę, znalazłem kamień, na którym ptaki mogą ewentualnie siadać. Dzisiaj w końcu postanowiłem, że postawię tam kamerę i poprzez Wi-Fi połączę się z telefonem i będę mógł z domu, sobie siedząc wygodnie, sprawdzać, czy coś tam się pojawiło i po prostu jestem w szoku. To było lepsze niż seriale w telewizji. Siedziałem 2 godziny przed komórką, nawet nie wiedziałem, że tyle tu jest ptaków w okolicy. Bo na podwórku widziałem głównie kosy i szpaki. Polecam zrobić coś takiego. Tu w okolicy nie ma żadnych cieków wodnych, żadnych jezior, żadnych stawów. I te ptaki, gdy jest taka susza, nie mają skąd pić tej wody. Więc takie coś jest dla nich rajem. Przelatują pewnie z różnych okolic. Świetna sprawa. Pokażę wam, co udało mi się nakręcić. I rozmyślam nad następnymi filmami. Trzymajcie się, do zobaczenia. A, i jeszcze jedno. Warto tą wodę wymieniać. Mimo, że woda kapie, to i tak widać na dnie zbiornika, że robią się takie zielone osady. Żeby ta woda była zdrowa, to warto to wymieniać.